Siemanko, no to zobaczmy, albo może raczej usłyszmy, o co taka draka. Sam jestem ciekawy, aczkolwiek słoń plus gastronomia, skojarzenie może być tylko jedno. Na wszelki wypadek jeszcze nic dzisiaj nie jadłem, zapraszam. Ona i on, rodzeństwo, on był starszy o lat kilka. Mimo to młodsza siostra traktowała go jak chłystka. On jak tyczka chudy, ciuchy stale wiszą na nim. Kiedy ona osiągnęła prawie 300 kilo wagi, wszystko w małym gospodarstwie miało miejsce, w sercu Bieszcza. Chatka gdzieś za wsią, życie tutaj nie rozpieszcza. Gdy splajtowała rzeźnia, z dnia na dzień stracił robotę. Szedł do chaty płacząc, ciągnąc nogami po błocie. Stał godzinę pod domem, tak bardzo bał się przyznać, bo... Ktoś mógłby się zastanawiać, skąd taka rozpacz. Strata roboty i to jeszcze nie jakieś specjalnie lukratywnej, to przecież nie koniec świata. Ale jak się mieszka na jakimś wypizdowie, jak wspomniane wesołe rodzeństwo, to wiecie jak jest. Często taka rzeźnia czy inny zakład to jedyne miejsce pracy w okolicy. Z takiego czy innego powodu upadnie i jeb, cała wioska bezrobotna. Rozumiem, że to mogła być dla niego tragedia. Bo jego siostrzyczka często bywa agresywna, zawsze piła go po twarzy, co kręciło go poniekąd, a jej krzyki... Aha, zaczyna się chore gówno. Już mam napisany w głowie dalszy scenariusz, zobaczymy czy się pokryje. Brzmiały jakbyś tarł metalem o beton. Poznał czym jest piekło już we wczesnym dzieciństwie. Starzy go odrzucili, faworyzując dziewczynkę, jej nie... Znam takie przypadki i to niestety aż za dobrze. I żeby nie było niejasności, nie mówię o sobie, ale powiedzmy o bliskim otoczeniu. Rodzice ubóstwiali jedno z dzieci, jednocześnie gardząc drugim i wcale się z tą pogardą nie kryjąc, a wręcz okazując mu ją przy każdej okazji. Uwierzcie mi, nie skończyło się dobrze, ani dla jednego, ani dla drugiego, ani dla rodziców. Inne zachcianki musiał spełniać niczym służba, podczas kiedy ojciec z matką uwielbiali bić i bluzgać. Jesteś nikim, kurwa! Krzyczeli codziennie za najmniejsze wykroczenie. Z miejsca dostawał po gębie stary. Mówił, że opedrze go ze skóry tępym ostrzem, jeśli kiedykolwiek przestanie dogadzać swojej siostrze. Chłopiec miał swój kojec w ciemnym rogu izby. Matka z obrzydzeniem dawała mu jeść jak psu do miski. W atmosferze wyzwisk zmieszanych z chorą presją przez 17 lat go dokarmiała piersią. Jezu! Pomijam już fakt, że z jednej strony poczucie odrazy wobec syna, a z drugiej pojenie go cycem czyni ją jeszcze bardziej pojebaną, ale obrzydliwy jest sam fakt karmienia piersią tak długo. Oczywiście rozumiem, że te 17 lat to pewna hiperbola, ale są agentki, które gdyby tylko mogły, to tak właśnie by robiły. Bo to buduje taką cudowną więź między matką a dzieckiem. Osobiście byłem świadkiem takiej sytuacji. Alejki dla dzieciaków, stylizowane na normalną jezdnię. Pasy, ronda, znaki, no taki rowerowy plac zabaw. No i jeździ tam sobie taki łepek na oko 7 lat. Na ławce siedzi kobita, nie stara, ale taka no już szarpnięta pazurem czasu. Nagle krzyczy: Jasiu, chodź się napij. No to młody podjeżdża, ona nie daje mu wody czy soku, tylko normalnie wypierdala do ojca i pakuje mu w papsko. Młody pociumlał i pocisnął jeździć dalej. Czajcie? Ja tak stoję... Co tu się odjebało? Nie dość, że laska wygląda na wiek, w którym może mieć w cysku co najwyżej mleko w proszku, to jeszcze normalnie przy ludziach bez pardonu wyjęła cyca i kazała mu memlać. Więź z dzieckiem, kurwa. Przyznaj się, że po prostu lubisz mieć nieuplanego dzyndzla. Dbaj o rodzeństwo, kochaj siostrę, bo jest święta. Głaszcząc go lubiła zaskoczyć ciosem w żebra. Chora rodzicielka co dzień robiła mu musztrę, aż spojrzenie chłopaka zrobiło się całkiem puste. Leżał w brudnej bluzce w ciemnym rogu chatki, obserwując starych oddanych zwierzęcej kopulacji. W mroku patrzył na ich seks, chłonął ich krzyki w nocy. W końcu urosła otchłań w nim, czarna jak onyks. W dzień... Tak się rodzą seryjni mordercy. Ukończenia szkoły biegł do domu żwawo truchtem. Zdał profil rzeźniczy w miejscowej zawodówce, minął furtkę, a głos stanął w gardle mu jak knebel, gdy znalazł rodziców wiszących za stodołą na drzewie. O kurwa! No już trochę nie trafiłem ze swoim scenariuszem, przynajmniej w kwestii rodziców. Zobaczmy co z latoroślami. Dziewczynka niczym ciele patrzyła jak wisielce. Mimo wywiniętych białych wciąż trzymają się za ręce. Stanął na krześle, odciął ich i wniósł do szopy. Przede wszystkim chciał siostrze zaoszczędzić posoki. Jak spuszczony z obroży dźgał śrubokrętem ścierwo, niczym szukający w drzewie pożywienia głodny dzięcioł. Przeszło mu po godzinie, obmył się wodą ze studni, a z tego co z nich zostało ugotował gęsty krupnik. Nie... Co ten słoń ma z tym wpierdalaniem zwłok? Czas na smutki, od dziś ja się tobą zajmę. Będzie fajnie, zobaczysz, daję ci słowo. Jak harcerz, przecież znasz mnie. Mówił głosem pełnym troski do liżącej z fascynacją talerz młodszej siostry. Mijały wiosny, ona rosła jak na drożdżach. O ich gospodarstwie cały Boży świat zapomniał. Brat i siostra na odludziu, on się imał różnych robót, w trakcie kiedy ona w ogóle nie opuszczała domu niczym Golub. Blada, gały wlepione w ekran, rozlana na kanapie, gnije w przepoconych swetrach. Kiedyś mała dzieweczka, dziś otyła maciora. Tusty bebek jak wór pyrów ciężko zwisał jej do kolan. Cała spocona, klnie sięgając po pilot. Cechuje ją podłość oraz skrajna otyłość. A o dziwo brat uwielbiał być jej sługą i podnóżkiem, mimo że tak jak rodzice traktowała go okrutnie. Jesteś kundlem, słyszysz? Modlę się o to, że zdechniesz. Nie kupuj paprykowych chipsów, wiesz, że ich nie cierpię. Chcę więcej! Krzyczała. Co zrobiłbyś beze mnie?
winie. On patrząc w podłogę, słuchał chowając erekcję. Codziennie. Kurwa, pojebane gówno, podoba mi się. Odmywał jej gąbką od leżyny. Nawet nie chcesz wiedzieć, jak cuchnęło spod pierzyny. Wycierał jej szczyny i ścierał gówno z tyłka, bo była za ciężka, żeby wychodzić na dwór do kibla. Chamska i ohydna, nadziera wciąż tą japę. Przed sekundą zjadła tonę, a już krzyczy, co z obiadem, głośno sapie. Harczy, nie mógł nawet nocą pospać, jej chrapanie brzmiało, jakby słoni jebał nosorożca. W ich domu patologia z dnia na dzień rosła w siłę. Któregoś dnia stwierdziła, że już dość maszynę, chce prawdziwe, żywe mięso, czym trochę się obruszył. Przecież od zamknięcia rzeźni nie miał dostępu do tuszy. Był ponury, szedł szosą i gdy pił samogon, znalazł potrącone zwierzę z krzaków, wystawał samogon na oko. Samogon, sam ogon, klasa. Może fretka albo kuna, nieważne, grunt, że zaspokoi głód tej herlawej biedaczce. Biegnąc do domu śmiał się, szczęśliwy wpadł do środka. Czekała już na niego jego pachnąca podlotka. Rzucił jej krwawy ochłap i trwało to dosyć krótko, nim została ze zwierza garstka kości i futro. Uwielbiam dzikie truchło, lecz to za mała porcja. Wyciągnij ze stodoły sidła kłusownicze ojca. Szybko wykonał rozkaz, czuł dziki zew jak łowca. Rozstawił wnyki w okolicznych lasach i na łąkach. Czasami na obiad przynosił jej padlinę. Najbardziej lubiła, kiedy mięso jest lekko nadgniłe. Nigdy nie jadła aż tyle, a jej apetyt rósł. Wszystko, co przyniósł, pchała brudną łapą do ust. Czuję głód, ciągle jest mi mało mięsa. Tylko siedzi i narzeka ta baryłowata jędza. 4 doby nie spał, myśląc w nocy i za dnia, aż wpadł na pomysł, żeby okraść pogrzebowy zakład. No oczywiście, kurwa. Krać się tam w nocy, nikogo nie ma w środku. Po otwarciu okna doszedł go formalinowy podmuch. Na środku sali w worku leży jakaś staruszka. Przerzucił ją przez ramię i uciekł na paluszkach. Smakuje jak kurczak, no popatrz jak cię karmię. Ciało starszej kobiety sprawnie oprawił w wannie. Pichcił cały garnek pełen flaków i kończyn. Siostra z oburzeniem wyciągnęła z miski kolczyk. Parę dni było spokojnych, wyciszył jej apetyt. Leżał w nogach jak pies, oglądali kabarety. Śmiali się niczym dzieci, naprawdę było pięknie. Właśnie takie proste chwile definiują w życiu szczęście. Czuże. Dokładnie takie. Kradniesz sierwo jakiejś babci z zakładu pogrzebowego, gotujesz na nim placzki, karmisz nimi swoją przerośniętą siostrę, sam też coś zarzucasz, ale nie za dużo, żeby dla niej nie zabrakło, a potem wspólnie oglądacie kabarety. Czy można być kurwa szczęśliwym? Myśliwszym? Nadejdzie lada moment, ta chwila, że i głód się wybudzi z hibernacji jak żmija. Dziewczyna, przytulając brata do cyców, głaszcząc go, zaczęła swój monolog po cichu. Pamiętasz rodziców? Pamiętasz tamten obiad? Najczystszy rodzaj mięsa, a nie jakiś tam ochłap. Myślę o tym od tygodnia. Pogładziła bebech. Tak bym chciała, żebyś podarował mi cząsteczkę siebie. Kurwa, znowu nie trafiłem. Mimo wszystko myślałem, że w wyniku jakiejś sekwencji zdarzeń to ona będzie głównym daniem w tym kawałku. Siła Beksa. Błagam, zrób to dla mnie. Zachowasz się jak prawdziwy macho, jak twardzie, naprawdę. Nie daj się o to więcej prosić. No ile mogę jeść tych wysuszonych trocin? Poszedł do szopy, zbyt długo to nie trwało. Przyniósł piłę mechaniczną, którą zajebał drwalom. Ona uśmiechając się wciąż ciągnęła ten temat i niemal dostała ślinotoku z podniecenia. Apetytu nie mam, nie muszę dużo zjeść, a na przykład twoja łydka przypomina kurzą pierś. Usiądź gdzieś nad miską, naprawdę to banał. Po prostu się skup i tnij poniżej kolana. Do gara wlał oleju i postawił na palnik. Dodał na listę zakupów, że kończą się zapałki. Nadchodzi katarzis, opar się o ścianę mocno. Włączył piłę i puścił młodszej siostrze oczko. Horror. Jucha tryska po meblach. Zagryzł zęby z taką siłą, że szkliwo zaczęło pękać. Skóra, ścięgna, łańcuch, nie wiem, zadło. Trochę zaczęło trzeszczeć, kiedy na kość się natknął. Siemanko. Piła rozrywa piszczel. Dlaczego do cholery to nie chce iść szybciej? W uszach zaczęło piszczeć mu. Na chwilę zasłabł. Czerń wchłonęła świat wokół jak gorący asfalt. Po kilku wrzaskach siostry podniósł do góry głowę. Był tak długo nieprzytomny, że zapalił się olej. Spojrzał na lewą nogę i bordową kałużę. Zobaczył czerwony ochłap luźno wiszący na skórze. Słaby jak staruszek, spróbował się podnieść. Stracił sporo krwi, ale musi zrobić coś z ogniem. Chwycił jakiś rondel i po prostu chlusnął wodą. Siostra, podnosząc krzyk, nazwała go idiotą. W powietrzu płonący ogon wybuchł znienacka. Patrzył z niedowierzaniem, jakby czymś się naćpał. Umazana krwią posadzka nie pomogła mu uciec. Z osłabienia padł twarzą w oleistą miuchę. Ogień ogarniał kuchnię, firanki i krzesło. Chciał wstać, lecz nie mógł, bo już tak bardzo nim trzęsło. Czuł, że spada mu tętno, spojrzał tylko na siostrę. Jak wierzgała grubymi nogami żałośnie.
płonęła już pościel i kipnący materac. Ona miota się na ziemi jak żuk, leżąc na plecach. Wyzwała go od śmiecia i upadła na bok. Długo cierpiała, zanim ogień pochłonął jej ciało. Płomienie trafi. Albo chuj, bo jeszcze się przypierdolą ci od Body Positive. Wiadomo, o co chodzi. Stawiam dach, wszystko się zaraz zwęgli. Ogień w ich życiu niczym sędzia wydał swój werdykt. I oprócz dogorywającej sterty mebli, został po nich popiół i odór zepsutych wędlin. Ballada o lekkim zabarwieniu gastronomicznym. A Polska to raj na ziemi o lekkim zabarwieniu patologicznym. Co tu dużo mówić, spodziewałem się chorego szajsu i się nie zawiodłem. Słoń jak zwykle top. Klimatyczny beat, historia mega pojebana, zajebiście opowiedziana. Oczywiście oczami wyobraźni wszystko widziałem i choć był to obraz obleśny, to Słoń zadbał o to, żeby jednocześnie był on maksymalnie wciągający. Nie rozwodząc się za długo, mieliście rację, dojebany numer, muszę was częściej słuchać. Dzisiejsi partnerzy kanału. Prosiak, postaram się. Pepe, wielkie dzięki mordo za twoje kolejne wsparcie. Raku, intrus na pewno wleci. Matthew, dzięki byku. Szymcik, obiecuję ją zakupić. I Świrello, tylko dzięki wam mam jakąkolwiek szansę się przebić. A zbicie piony zawsze spoko. Jak będziesz w moich okolicach, to dawaj znaki. Bardzo wam wszystkim dziękuję. To już wszystko na dziś. Teraz możecie zjeść kolację, tylko pamiętajcie o zdjęciu biżuterii z mięsa. Jeżeli ci się podobało, to wiadomo, o co proszę. Jeżeli chciałbyś mnie wesprzeć, żebym nie musiał wpierdalać martwych fretek znalezionych przy szosie, to link w opisie. Zapraszam również na mojego Discorda, gdzie możemy powymieniać się przepisami. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce. Piona.